Bezrobocie wysokie, słowo kryzys odmieniane jest od dłuższego już czasu na wszelkie możliwe sposoby. Intuicja podpowiada mi, że to chyba nie jest najlepszy klimat do rozmów o podwyżce, ale być może się mylę. To pytanie do eksperta. Dzisiaj gościem w naszym studiu jest pani Magdalena Robak, psycholog biznesu, współpracownik SWPS. Witam panią bardzo serdecznie. Dzień dobry. Czy teraz jest dobry moment, aby zaczynać z szefem rozmowę o podwyżce? I tak, i nie. Można by powiedzieć, że nigdy nie ma dobrego momentu na rozmowę o podwyżce, a przynajmniej szefowie bardzo często tak mówią. Ale z drugiej strony można powiedzieć, że nigdy nie ma złego momentu. No właśnie, dlatego powiedziałam i tak, i nie. Jak nie poprosimy, to nie będziemy wiedzieli. Jeżeli z założenia stwierdzimy, że nie ma sensu prosić, to na pewno nic nie dostaniemy. A czy kierować się tutaj kondycją firmy, czy raczej naszymi odczuciami, czy jesteśmy dobrze opłacani, naszymi odczuciami wobec własnego wkładu pracy? Pytanie, na jakiej podstawie te własne odczucia tak naprawdę tworzymy, bo jeżeli na podstawie różnych rozmów ze znajomymi, to powiedzmy sobie szczerze, że opłacanie nawet tego samego stanowiska w różnych firmach jest tak drastycznie różne, że to dla nas nie jest obiektywna dana. To, czym się możemy kierować, to tak naprawdę dwiema rzeczami. Po pierwsze, rzeczywiście możliwościami firmy, natomiast po drugie, obiektywnymi danymi, jakie efekty dla firmy ja przynoszę. Nie moim odczuciem, że chciałabym więcej, tak, czy że należy mi się więcej, tylko tak naprawdę, co ja firmie daję takiego, co powoduje, że warto mi więcej zapłacić. Jak do takiej rozmowy o podwyżce się przygotować, o tym rozmawiać będziemy już za moment. Przypomnę, że gościem w naszym studiu jest dzisiaj Magdalena Robak, psycholog biznesu, współpracownik SWPS-u. Z którą rozmawiamy o tym, czy i w jaki sposób obecnie rozmawiać z szefem o podwyżce. Wiemy już, że próbować można. Pytanie, w jaki sposób próbować? Jak się do takiej rozmowy dobrze, rzetelnie przygotować? Tak jak do każdych negocjacji. Bardzo często jest tak, że ludzie kompletnie inaczej podchodzą do kwestii rozmowy o podwyżce, a to są po prostu zwykłe negocjacje. To znaczy, muszę wiedzieć, o czym chcę rozmawiać, jaki cel sobie określam, jakie mam argumenty, na jakie ustępstwa jestem w stanie pójść, co dam szefowi w zamian za to, że tą podwyżkę dostanę. Czy tak jak w negocjacjach przyjąć sobie najpierw kwotę wyższą niż faktycznie chcielibyśmy dostać, czy to jest głupi pomysł? Niewiele wyższą, tak żeby nie przestrzelić po prostu. Wiadomo, że negocjacje to są ustępstwa pewnego rodzaju, tak? Więc wiadomo, że każdy normalny człowiek, a szczególnie człowiek, który prowadzi biznes i zna się na tym, będzie negocjował. Więc trochę wyżej tak. Ale też nie musimy ustępować z kwestii finansowych. Możemy ustępować i negocjować innymi wymiarami. Nie wiem, niektórzy mają możliwość na przykład miejscem pracy, tak, dodatkowym czasem, dodatkowymi godzinami. Kwestia zastanowienia się nad specyfiką naszej własnej pracy. A jakiego rodzaju argumentów używać? Czy argumenty typu mam kredyt, a teraz kurs franka poszedł do góry, to argument, który w ogóle powinniśmy wyciągnąć z kieszeni, tak to nazwijmy? Mamy ochotę bardzo często, bo ja też słyszę takie rozmowy, że jak właśnie szefowi pojęczę, to będzie świetnie. On się nade mną zlituje. I być może w niektórych organizacjach, małych organizacjach, gdzie te relacje są bardzo, bardzo bliskie, tak naprawdę bardziej przyjacielskie, jest szansa. Natomiast w biznesowej organizacji to nie jest argument. Wręcz przeciwnie, to może być bardzo źle odebrane tak naprawdę. Jako szantaż emocjonalny. Czyli jakich argumentów używać, żeby zrobić dobre wrażenie? Merytorycznych. Tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie merytorycznych. Czyli kolejny argument, który przychodzi mi do głowy, podwyżka albo się zwalniam, również jest głupim pomysłem. Jeżeli jesteśmy gotowi się zwolnić i jeżeli mamy pełne przekonanie, że tak powiem, dowodami potwierdzone, że jesteśmy tak cenni dla organizacji, że na pewno się nie zgodzi, to możemy spróbować, ale raczej nie. Moim gościem w studiu jest dzisiaj pani Magdalena Robak, psycholog biznesu, współpracownik SWPS-u. Do naszej rozmowy wracamy po krótkiej przerwie. Przypomnę, że gościmy dzisiaj Magdalenę Robak, psychologa biznesu, współpracownika SWPS w naszym studiu. Rozmawiamy o tym, jak rozmawiać z szefem o podwyżce. Wiemy już, jakich argumentów użyć. Pytanie, co zrobić w przypadku, gdy nasz szef
Owszem, z nami porozmawia, wysłucha naszych argumentów, ale powie, no niestety, przykro mi dzisiaj, w tym miesiącu, w tym roku nie jestem w stanie dać pani, panu podwyżki. Co zrobić? Czy zastosować taką taktykę, że spytać w takim razie szefie, co mogę zrobić, albo jakie okoliczności muszą zostać spełnione, by taką podwyżkę w przyszłości dostać? To jest jakieś wyjście z sytuacji? To jest tak naprawdę jedyne wyjście z sytuacji. Określenie takich obiektywnych warunków i czasowych, i takich merytorycznych, na które szef się zgodzi. Stworzenie jakiegoś na przykład planu działania, określenie poziomu, nie wiem, wyników czy efektów, który muszę odzyskać, określenie poziomu wykształcenia, który warunkuje awans finansowy w tej konkretnej organizacji. Jeżeli są takie obiektywne dane, tak, czy jeżeli w ogóle takie formalne wytyczne są, jeżeli ich nie ma, to stwórzmy je z szefem. Mówiła pani między innymi o określeniu takich warunków czasowych. Czy dobrym pomysłem jest spróbowanie zorganizowania takiej kolejnej rozmowy za 2 miesiące, za 3 miesiące. Ustalenie z szefem tej daty, kiedy wrócimy do rozmowy? Tak, zdecydowanie tak. Tylko niech to będzie ustalenie, a nie na zasadzie takiej techniki spędzenia jak w sprzedaży, to znaczy raz na 3 miesiące przychodzę do szefa, a nóż się złamie. Co jeszcze można na koniec poradzić tym osobom, które obecnie czują się niedoceniane, myślą, że szansa na podwyżkę jest? Taka ostatnia rada na koniec naszej rozmowy. Nie zawsze jest tak, że gdzie indziej jest lepiej. Dziękuję pani serdecznie. Moim państwa gościem była dzisiaj pani Magdalena Robak, psycholog biznesu, współpracownik SWPS-u. Dziękuję bardzo. Dziękuję.